Żadne miasto nie może się obyć bez porządnych ulic. Znaczy, czy tu są porządne ulice? Tego jeszcze nie wiem. Natomiast zamówiłem sobie 6 ulic z AliExpress. No i dzisiaj się właśnie im przyjrzymy. Jeżeli jesteście więc ciekawi, czy Lego ma fajną alternatywę, jeżeli chodzi o ulice, no to zapraszam na filmik. Moi drodzy, mam tutaj już odpowiednie przyrządzenie, jakim są nożyczki. O tym, że będą ulice, powinniście wiedzieć z ostatniego haulu. Jeżeli go nie widzieliście, to może to jest pora, żeby kliknąć subskrypcję, by nie przegapiać filmów na tym kanale, co? Co? No właśnie, moi drodzy, największy kanał w Polsce zajmujący się tylko i wyłącznie podróbkami i alternatywami do Lego. I już tutaj otwieramy sobie ulicę i przyznam się szczerze, że już jest coś, co by mnie jakby trochę niepokoiło, ale może po prostu coś przeoczyłem. Mianowicie troszkę kolor tych ulic myślałem, że będzie jaśniejszy. Nie jest to coś, co bym jakoś specjalnie przeszkadzało. Ulice przyszły na szczęście proste. Wstępnie wydają się być naprawdę okej. No dobrze, czy będzie pozytywne zaskoczonko, to się, moi drodzy, dowiecie już w przeciągu paru minut. Ulic kupiłem 6, tak jak mówiłem. Za każdą z tych ulic zapłaciłem, czekajcie, 11,89, czyli 12 zł bez grosza za każdą z tych ulic. Nie jest więc to jakiś mały pieniądz, sami przyznacie, bo używki Lego idzie spokojnie dostać często w podobnej cenie, a nawet nowe ulice Lego są po 20 zł, więc są jeno ledwo tanie w stosunku do innych klocków porównując, gdzie wiecie, Ninjago są za ułamek ceny, no to tu wcale nie jest, moi drodzy, tak tanio. Zastanawiam się, co widzicie, tutaj takie są dziwne rzeczy. Co to w ogóle jest, moi drodzy? Dobra, zajmijmy się otwarciem może. Pierwsze wrażenie jest pozytywne, tak? Jak najbardziej, moi drodzy. Mamy taką folijkę. Jest zapakowane to porządnie. Ulica wygląda w miarę okej. To, naprawdę, co to jest? Nie wygląda to dobrze. Czekajcie, no bo to są pasy? Nie, bo to jest jeszcze zakręt przecież. Nie mam pojęcia niestety, co to jest. Nie wygląda to dobrze, bo troszeczkę właśnie wygląda, jakby to jakaś używka była. Kiedyś przyklejona do stołu i ktoś ją postanowił sprzedać, więc od stołu oderwał i został ślad po jakiejś taśmie dwustronnej czy coś. Powiem wam szczerze, ulica, okej, jest porządna. Mam 4 takie modele, no i 2 takie. Oczywiście, żeby nam fajny taki półokrąg zrobił. Co? A nie, przepraszam, 3 takie. 2 więc mogę na razie odstawić, no bo po cóż mi one są. 2 te też mogę odstawić, no bo wiecie, to wszystko jest takie samo chyba. Chociaż jeszcze spojrzę na te tyły, bo tak jak mówię, tutaj spotykamy się z tym samym. Ja myślę, że to po prostu jest jakaś wada produkcyjna, że to takie coś zostaje po maszynie, a nie, że to było klejone do stołu. Oczywiście sobie tak teraz żartuję. Aczkolwiek z tymi Chińczykami to nigdy nie wiadomo, moi drodzy. No i mamy drugą ulicę. Jak widzimy, na studach nie mamy żadnych napisów. Jest to wszystko płaskie, beznapisowe. Ulica w miarę okej. No poza tym, że tu mamy takie coś na środeczku, co też po prostu troszkę widać. Jakość nie, tak jak mówię, nie jest naprawdę źle. No poza tym tyłem, ale no nikt nas na litość klockowską na tył chyba nie będzie patrzył. Przyjrzyjmy się na druku. Widać tu pewne linie. To nie jest wada mojego aparatu. Widać tu takie linie nadrukowe. Nie wiem, czy widzicie te linie na tych białych szczególnie, bo na szarym tego absolutnie nie widać. Co któryś stud, aczkolwiek rzadkie też się zdarza taka dziurka w studzie. Tak mam wrażenie, że losowo troszkę. Tak jak mówię, jakichś wyjść specjalnych tu nie mamy poza tymi białymi paseczkami, które nam się tam pojawiają. Sprawdźmy, czy to jest podobnie. Też randomowe dziury w tym, okej. Ale wygląda to naprawdę spoko. Przy czym, jeżdżąc po tym ręką, widzimy, że to jest jakby nadrukowane na tym. Dobra, tego nie czułem. W sensie, to jest dodatkowo nadrukowane na tym. To nie jest tak, że to jest wdrukowane w to. Po prostu jeżdżąc palcem, widzimy, że o. Widzimy, że tu nam po prostu paznokieć wyskakuje. Czyli to jest nadrukowane na tym. Jak to się sprawdzi po miesiącach, latach i kilometrach przejechanych po tych? Nie wiem. Nie mam, moi drodzy, bladego pojęcia. Nie mam najmniejszego pojęcia, jak to się sprawdzi. Białe i tu jest w miarę taki sam, także tutaj się nic, moi drodzy, nie dzieje. Czekajcie, ja sobie jeszcze chcę jeden element wziąć, żeby to porównać.
No ulice oczywiście, tak jak mówiłem, przydadzą mi się w moim mieście i one były wręcz niezbędne. Mam nadzieję, że szósty, ostatni odcinek drugiego sezonu WTF City widzieliście, no bo teraz właśnie czekamy, żeby było great again, moi drodzy, WTF City. I tu widzimy, że to jest właściwie dokładnie w tych samych miejscach, więc tak, to są jakieś pozostałości po prostu fabryce, po miejscu, gdzie to produkowali. No ja tu za bardzo nie pomieszczę, moi drodzy, tego wszystkiego, więc trochę słabo to wygląda. No cóż, nic zrobimy, moi drodzy. Natomiast dla porównania wziąłem sobie tutaj ulicę Lego chociażby. Są to stare ulice Lego, z lat jeszcze 90. Stary, szary, no przede wszystkim zupełnie inaczej też wyglądają. By sobie porównać, moi drodzy, kilka rzeczy. No i chociażby widzimy, że na przykład ulice Lego były szersze, przynajmniej te... Nie, chociaż nie, bo one tu schodzą też. Dobra, po prostu są przesunięte. Chodzi mi o to, że widzicie, o, tu jest jeden tutaj rządek studów, a tu jest jeden mniej. Czy one by się ze sobą pokrywały? No, w miarę tak. W miarę by się, powiedzmy, pokrywały, aczkolwiek no zgrzyt jest ewidentny. Więc jeżeli chcecie łączyć, to no to tak średnio. Ale moi drodzy, powiem wam szczerze, ta jest grubsza. Podróbkowa jest grubsza. Wygląda nawet na porządniejszą niż tą. Ta nam się dużo łatwiej wygina, ulica, i faktycznie bałby się, że ją prędzej złamę, niż ta. No, serio. Moi drodzy, weźmiemy sobie jeszcze drugą. Czekajcie, czy tu będzie ten sam przypadek? Bo wiecie, tu oczywiście liczba studów też może decydować o tej giętkości. Też jest tak samo bardzo miękka w porównaniu z tą. Ta jest dużo twardsza. Naprawdę dużo twardsza. Przy czym tutaj, moi drodzy, no właśnie, to jest wdrukowane w to. Także tutaj nie ma czegoś takiego, a to nie. No. Podsumowując, moi drodzy, ulice 12 zł niewiele tańsze od Lego, ale jakością specjalnie Lego nie ustępują, a pod pewnymi względami są nawet lepsze. To znaczy głównie chodzi tutaj o tą twardość. Fakt, tamte mają wprasowane wszelkie linie i wszystko, tutaj te linie są nadrukowane jakby, ale nie wygląda to, żeby się to jakoś miało specjalnie szybko, łatwo zerzeć. Ale to już czas pokaże. Myślę, że trzeba czymś ostrym pojeździć, ale ostrym to uszkodzimy. Oczywiście są mikrominusiki, jak na przykład takie tutaj plamy, czy takie jak tu. Chociaż te z tyłu nie powinny nam przeszkadzać absolutnie, generalnie warto. Chociaż trzeba się też zastanowić, czy jak macie kupić oryginalne z Lego, czy podróbkowe, no to czy nie lepiej kupić faktycznie z Lego. Natomiast jeżeli chcecie koniecznie nowe, no to te wam te kilka złotych wyjdą lepiej, a wcale jakoś specjalnie gorsze nie są. Więc ja się cieszę, wy też się powinniście cieszyć, bo ulice wkrótce pojawią się w nowo budowanym WTF City. No i fajnie chyba, tak? Myślę, że jak najbardziej. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcji, by nadrabiać inne filmy koniecznie, których jeszcze nie widzieliście na tym kanale, a które tego obejrzenia są warte. Dzięki, że byliście. Bye!